Satnam, kochani, witam Was z mojego ogrodu w takich okolicznościach pracowitych, bo pszczółki pracują, bąki w zasadzie, większość to zauważyłam w ostatnich latach, że to są bąki, pszczoły gdzieś wyginęły, są w mniejszości, mają trudne życie, dzięki nam, ludziom, ale też ludzie pracują. Jest sobota po południu, więc każdy coś tam, jak pszczółka sobie coś tam dłubie, robi, wierci, kosi. Każdy jest zajęty, te nasze społeczności są zajęte, każdy ma jakąś część, jakieś ważne zadania w tej społeczności. I tak jest fajnie, tak jest dobrze. A ja też na pewno jakąś częścią jestem, w różnych aspektach, w różnych wymiarach. I dzisiaj chciałam dołożyć taką cegiełkę do takiej kolektywnej świadomości, do Waszej wiedzy. Chciałam się podzielić pewnymi przemyśleniami, które mam dzięki praktyce jogi kundalini, dzięki praktyce medytacji, oddechu, dzięki praktyce obcowania z naturą w ogrodzie, pracy w ogrodzie, uziemiania się. Życia. Dzięki życiu. Im dłużej jesteśmy na tym świecie, tym więcej mamy możliwości do nauki, do tego, że wreszcie zaczynamy rozkminiać, o co chodzi, co jest naprawdę ważne. I dzisiaj, kochani, chciałam się podzielić mantrą. Chciałam Wam wytłumaczyć znaczenie mul mantry. Mul mantra jest jedną z najważniejszych, jest najważniejszą w zasadzie mantrą w tradycji jogi kundalini. I rozpoczyna ona Japji Sahib. Japji, czytanie codzienne, poranne. Pieśni duszy, rozpoczyna ona też Sri Guru Granth Sahib. Jest królową mantr i mul oznacza korzeń. Korzeń, czyli taką podstawę. Bez korzenia nie ma dalszego wzrostu rośliny. Bez korzenia nie ma odżywiania. Kiedy pozbędziemy roślinę korzenia, roślina umiera. I tak samo mądrość zawarta w tej mantrze jest taką podstawą dla nas do wzrostu, do rozkwitania, do życia. Nawiązuje ona do 10 ciał duchowych według tradycji jogi kundalini i opisuje ona całe stworzenie, opisuje ona, czym jest Bóg. Można powiedzieć, mówi o właściwościach Boga, ale też opisuje ona nas samych, bo według mul mantry wszystko jest jednym, wszystko jest jednią i cała kreacja, całe stworzenie to jedność. I pięknie jest medytować z tą mantrą, pięknie jest chantować, czyli śpiewać ją, wibrować. Możemy to robić mantrując, czytając bądź powtarzając sobie tą mantrę w umyśle, w głowie, szepcząc, mówiąc, śpiewając w dowolny sposób. Mam nadzieję, że Was nie rozpraszają te odgłosy, bo wszystko jest jednią i wszystko się blenduje. Nie można oddzielić, zobaczcie, nie da się oddzielić brzęku, bzyczenia owadów, tutaj świergotu ptaków od odgłosów domowych, pojazdów, takiego naszego ludzkiego, cywilizacyjnego hałasu. To wszystko się miesza, to wszystko jest. I tak samo jest też, można powiedzieć, iluzja, maja,
w naszej rzeczywistości i jest też prawda, uniwersalna prawda, i to wszystko się miesza, to wszystko jest takie, można powiedzieć, wielowymiarowe, wielowarstwowe, ale jest. Tak i z tym dźwiękiem jest, i my możemy nastawić ucho, wyczulić się na coś i teraz trochę odbiegam od tematu, ale tak popłynęło i to widocznie chciało popłynąć. I tak nawet właśnie z tym dźwiękiem, zobaczcie, możemy się nastawić i nasze ucho, uszy mogą odbierać bardziej taki irytujący dźwięk, przeszkadzający, i też to wywoła u nas jakieś emocje, jakieś uczucia, myśli, ale też możemy się nastawić na filtrowanie tego, co nas cieszy, co nam sprawia przyjemność, właśnie świergot ptaków, szum drzew, liści, bzyczenie pszczół. Ale też można podoświadczać, i to robimy często na warsztatach, obejmowania tego wszystkiego, żeby nie usiłować filtrować, żeby nie selekcjonować, nie decydować, tylko objąć słuchaniem wszystko, co jest. I nie kłócić się z tym, być takim słuchaczem, obserwatorem, i wtedy to nasze doświadczenie jest takie pełne, pełniejsze, i bardzo często okazuje się, że jest zupełnie nowe. Otwiera nas na pewne odkrycia, na pewną mądrość, wiedzę. I ja tutaj dałam tą analogię do słuchania, ale to się odnosi do wszystkiego. I z tej jedni, z tej jedności my możemy czerpać bardzo dużo mądrości. I tak, widzicie, nawiązując do mul mantry, do Ik Onkar, pierwszych słów mul mantry, która mówi, że wszystko jest jednością, że jeden Bóg stworzył całą kreację, całe stworzenie, i cała kreacja jest Bogiem. Ek albo Ik znaczy jeden. Ong jest to już taka zamanifestowana postać kreacji. I Kar jest to właśnie tworzenie tej, stworzenie według tej wibracji Ong. Ong jest to taka kreatywna wibracja, która tworzy rzeczywistość, Kar, stworzenie. Ek Onkar. I zachęcam Was, kochani, do tego, aby mantrując wczuć się w to, czym wibrujecie. I to będzie dotyczyło też takiego szerszego aspektu, czyli wczuj się w to, co mówisz. Wczuj się w to, co wyrażasz swoim słowem, swoimi myślami, swoim działaniem. I słuchaj tego. Wczuj się i słuchaj równocześnie. Czyli mówiąc, czantując, też słuchaj tego jednocześnie. Ek Onkar. Następne słowa to Sat Nam. Sat, Sat Nam. Być może część z Was przypomina sobie, zna tą mantrę. Używamy jej bardzo często w jodze kundalini. Sat Nam w skrócie znaczy jestem prawdą. Prawda jest moją tożsamością. Sat, czyli prawda. I Nam to jest imię. Nam to jest też tożsamość właśnie. To jest to identity, to jest moja identyfikacja, czyli identyfikuję się, utożsamiam się z prawdą.
z prawdą, z tym, co jest uniwersalne, autentyczne, trwałe, ponadczasowe. I mówiąc to Sat Nam, wchodzę w taką świadomość, bo Nam to jest też świadomość. Wchodzę, wibruję świadomością, że jestem autentyczna, autentyczny. Że tym, kim jestem, że ja jestem prawdą, że reprezentuję też prawdę. I tak samo te słowa odnoszą się do aspektu Boga, to że Bóg też jest prawdą, że tą świadomością prawdy jest Bóg. I tutaj w tej mantrze, opisując słowa, opisując znaczenie, ja to jest tożsame. Czy ja mówię o sobie, o tobie, o nas, czy o kreacji, o świecie, czy o Bogu. To jest właśnie to ek, jedność, jednia. I ta mantra, mul mantra, bardzo dużo daje mocy, bo kiedy my uświadomimy sobie, kim naprawdę jesteśmy, ta mantra opisuje, kim my jesteśmy, jacy jesteśmy, że jesteśmy jedni z Bogiem, jedni z całą kreacją, że naszym imieniem, naszą tożsamością, w naszym dowodzie osobistym jest prawda. Jesteśmy po prostu ucieleśnieniem prawdy. Sat Nam. Następne słowa to Karta Purk. Karta Purk obrazuje też taki, można powiedzieć, paradoks, bo znaczy ona, karta jest to robiący, kreujący, a purk będący. Czyli to jest tak jakby istota, która robi i jest. Czyli zobaczcie, twórca i tworzywo, można powiedzieć, że nie musimy się zastanawiać, czy my powinniśmy coś robić, czy powinniśmy po prostu być, bo my jesteśmy i tym, i tym. My jesteśmy po prostu tutaj, nasza dusza, a szczególnie w formie tutaj fizycznego, ciała fizycznego, dzięki ciału fizycznemu my mamy możliwość do robienia. Czyli my robimy i jesteśmy. Karta robimy, purk jesteśmy. Karta purk. Następne słowa nirbo, nirwe. I to są wspaniałe słowa, bo one dodają bardzo dużo mocy, ukojenia i takiej pewności, bo nirbo to znaczy bez strachu. I zobaczcie, jeżeli weźmiemy analogię Boga. Bóg jest najważniejszy, najmocniejszy, wszechmocny, okej? Okay? Stworzyciel jest tak jakby... nie taki jakby, jest po prostu wszechmocny, bo może wszystko. Ale kiedy ktoś jest taki wszechmocny, to się nikogo nie boi, nikogo, niczego, żadnej sytuacji. Więc skoro Bóg niczego się nie boi, a my jesteśmy uosobieniem Boga, to my też nie powinniśmy się niczego bać. I w głębi duszy, czyli ta istota naszej duszy, też jest nirbo, czyli bez strachu. I kiedy się boisz, kiedy jesteś pełna obaw, zwątpienia, strachu, stresu, przypomnij sobie mul mantrę, powibruj nirbo, nirbo, nirwe. Nirwe to znaczy, że nie mam wrogów, nie mszczę się, nie mam takiej, nie chcę odwetu. I znowu, z boskiego punktu widzenia, czy Bóg się mści, czy Bóg chce odwetu, czy Bóg jest pamiętliwy? Nie. Ten prawdziwy obraz, prawdziwy aspekt, prawdziwa natura Boga jest nirwe, czyli przebaczający, wybaczający, nie chowający urazy. I tak samo weźmy inspirację, inspire, czyli wdech. Przy każdym wdechu pamiętajmy o wartości, o słowie nirwe, że wybaczamy, wybaczamy, przebaczamy sobie, jesteśmy miłosierni wobec innych, nie trzymamy urazy. Nirbo,
nie boimy się nirwy, nie trzymamy urazy i możemy wtedy iść dalej, do przodu. Nie trzymamy się też przeszłości, nie rozpamiętujemy, nie ściągamy siebie w dół, nie mamy żadnych łańcuchów, żadnych kul u nogi. Po prostu jesteśmy wolni, swobodni, bo wybaczamy. I następne słowa, akal murat. Kolejne wzniosłe wartości, kolejna mądrość. Akal znaczy nieśmiertelny. Nasza dusza i Bóg i cała kreacja jest w swojej naturze nieśmiertelna. I murat to znaczy znów istota. Istota nieśmiertelna, bez początku, bez końca, bo nie można powiedzieć, kiedy Bóg, kiedy kreacja się zaczęła. Są różne teorie, ale tak naprawdę nikt nie ma takiej mocy ani wiedzy, aby powiedzieć jednoznacznie, udowodnić. I tak samo nasza dusza jest nieskończona, nieskończona i też nieśmiertelna. Murat, akal murat, akal nieśmiertelna. I kiedy istota, na przykład człowiek, opuści swoją rękawiczkę ciała, czyli ciało umrze po śmierci, w tradycji jogi kundalini, w tradycji sikhów, śpiewa się 5 razy akal, aby towarzyszyć duszy w dalszej podróży, tej nieśmiertelnej podróży. I my wibrujemy tym i wzmacniamy te właściwości. Akal murat. I następnie przechodzimy do ajuni. Ajuni. I znaczy to, że niezrodzony z matki, bez joni, juni, to jest też macica, czyli nienarodzony, bo Bóg, nikt Boga nie urodził. I tak samo my, owszem, my mamy matkę, mamy mamy, ale tak naprawdę to my jesteśmy o wiele bardziej subtelnymi istotami właśnie na poziomie duszy. Jesteśmy duszami, jesteśmy istotami energetycznymi i istnieliśmy przed naszym fizycznym takim jakby urodzeniem, tutaj ucieleśnieniem i będziemy też nadal istnieć, kiedy opuścimy nasze ciało, aktualne ciało. Ajuni podkreśla to, że byliśmy przed jeszcze naszym ciałem fizycznym i będziemy po naszym ciele fizycznym. Ajuni. Przechodzimy teraz do serpong i serpong oznacza, chodź piesiunku, serpong oznacza, że jesteśmy, sami jesteśmy światłem. Światłem, które nie potrzebuje innego źródła, tak zwany self-illuminated, czyli samoświecącym się, nie tak jak na przykład świeca, która, czy latarka, czy żarówka, która potrzebuje prądu, która potrzebuje knota, która się może wypalić. Nie, my w tej całościowej tutaj egzystencji poza ciałem, długookresowej egzystencji, jesteśmy serpong, czyli jesteśmy swoim własnym światłem i tak samo Bóg. Bóg nie ma żadnego źródła, nie ma żadnej, nikt i nic inny nie daje mu mocy. On po prostu świeci swoim własnym światłem. I tak samo my. Ja tutaj rozdzielam, żeby nam było łatwiej zrozumieć, ale pamiętajcie, to jest wszystko tożsame. Jaki Bóg, taka ja. Bóg i ja to jedno, według wielu mantr jogi kundalini. Serpong. I Gur Prasad. Gur Prasad znaczy, to jest też no super, super, super mądrość, super wiedza, której można się uczepić, szczególnie w trudnych chwilach, ale też i w dobrych, i w całym życiu. Warto o tym pamiętać cały czas. Gur Prasad
znaczy, że wszystko jest łaską Boga, że wszystko pochodzi od Boga. I tutaj nawiązuje to do tego, aby nie oceniać, nie klasyfikować, nie wchodzić w dualność, że dobre, złe, potrzebne, niepotrzebne, za dużo, za mało, bardziej, mniej, za późno, za wcześnie, tylko cokolwiek przychodzi, jest perfekcyjne w swoim natężeniu, w swoim czasie i cokolwiek przychodzi, przychodzi od Stwórcy, od Boga, jest nam dane, powinno nam być dane i to, co nam jest, powinno być dane, będzie nam dane, jest nam dane w danej chwili i jest to po prostu dar, serpon, łaska Boża, za którą warto być wdzięcznym. Nie brać rzeczy, które mamy, tych wszystkich błogosławieństw jako oczywistość albo jako powinność czyjąś, tylko być wdzięcznym za obfitość, jaką jesteśmy obdarowani, bo to jest obfitość. Jakkolwiek umysł, jakkolwiek nasze takie ograniczone ja mogłoby sklasyfikować daną sytuację, to z boskiego, z globalnego punktu widzenia jesteśmy w obfitości. Gur Prasad, w łasce i to jest wszystko darem. Gur Prasad i przechodzimy do Jap. Jap to znaczy medytuj, to znaczy powtarzaj, to znaczy ucz się. I to jest bardzo dobra wskazówka do życia, do sukcesu. Cokolwiek chcesz osiągnąć, cokolwiek chcesz utrwalić, cokolwiek chcesz zmienić, jeżeli chcesz, cokolwiek, jap. Dlatego my medytujemy, dlatego my utrwalamy w jodze kundalini i w wielu tradycjach, w wielu mądrościach, w duchowości, w edukacji, w wielu dziedzinach życia. Jeżeli chce się osiągnąć mistrzostwo, chce się coś odkryć, chce się coś doświadczyć, chce się poszerzyć wiedzę i zdobyć mądrość, zaleca się powtarzanie, utrwalanie, czyli jap. I ostatnim elementem mul mantry są słowa ad sach, jugad sach, hebi sach, nana kohosebi sach. I kolejne słowa, które dodają mocy i które opisują to wszystko, o czym powiedziałam do tej pory. Czyli to, że jest jeden Bóg, jaki jest, jakie są Jego atrybuty, jakie są atrybuty stworzenia się, nas samych, jacy my jesteśmy, to ad sach jest prawdą pierwotną. Ad znaczy pierwotne i sach znaczy prawda, ale prawda permanentna. Ad sach jest to prawdą permanentną, pierwotną, to, że ek onkar sat nam kardapur nirbo nirve akal murad ajuni serpong gur prasad jap. To jest prawdą pierwotną. Jugad sach znaczy prawdą poprzez wieki, czyli od zarania dziejów, kiedyś, przez wieki. Jugad sach jest prawdą permanentną. Hebi sach znaczy, że jest prawdą teraz. Teraz to, co jest wokół ciebie, twoja rzeczywistość, twoje otoczenie, twoje życie, twoja faza, twoje doświadczenia, emocje, uczucia, myśli, to jest wszystko hebi teraz i to jest istotne, jest tą istotną prawdą trwałą. I to, czym jesteś na poziomie ducha, że teraz na poziomie ducha
jesteś hebisacz, jesteś prawdą trwałą. I nanak hosebisacz znaczy, że nanak mówi, że zawsze będzie to prawdą. Czyli możemy powiedzieć, że jak było na początku, teraz zawsze i na wieki, że ta uniwersalna prawda, bo my możemy Boga, możemy stworzenie, kreację opisywać na różne sposoby, to są słowa, które nigdy nie będą w stanie oddać kompletności, no ale żeby jakoś się porozumiewać i jakoś spróbować ułatwić, no to każdy z nas posługuje się jakimiś słowami, więc tutaj mówimy o boskości, o świecie, o naturze, o wszechświecie, o kosmosie, o Bogu, o świetle, o miłości, o prawdzie, że to jest pierwotne, jest poprzez wieki, jest teraz i będzie zawsze. I to jest takie kojące, to dobrze wiedzieć. To jest bardzo dobrze wiedzieć. I tak, długa mantra, ale dlatego długa, że dużo ważnych mądrości, informacji zawiera. I zachęcam Was do zapoznania się, pomedytowania nad każdym słowem, poczucia, samopoczucia, samemu, jak Ty to czujesz, to co ja tutaj wyraziłam, czym się podzieliłam, jak Ty to czujesz, jak u Ciebie wygląda każdy z tych słów. To jest taki kod, to jest taki, tak, kod, to jest takie nasze DNA, DNA duszy, mul mantra, mantra korzenia. Tak więc dziękuję Ci za uwagę i cieszę się, że jeżeli nadal to oglądasz, że wytrwałeś, wytrwałaś do końca. I wszystkiego dobrego Ci życzę. Życzę Ci, aby ta mantra stała się żywa, aby ta mantra żyła w Tobie, wibrowała, i życzę nam wszystkim pamięci o niej, pamięci o tym, co jest w niej zawarte i jak najczęstszego wracania do tej świadomości, do tego nam, sat nam, bo tacy jesteśmy i taki jest świat i takie jest życie i takie jest wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę, sat nam i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.